Nie liczy się dla nich ani pora, ani miejsce. Wyruszają na ratunek zawsze wtedy, gdy jest taka potrzeba. Pracują w trudnych warunkach, nierzadko w nocy, szukając zaginionych. Tym razem Górnośląska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza szuka czegoś innego, mianowicie funduszy, by móc kupić za nie niezbędny sprzęt, konkretnie drona z kamerą termowizyjną. W tym celu ratownicy wyszli w charytatywną podróż głównym szlakiem beskidzkim. Magda Sincewicz. Tu już wiedzą, jak przydatny jest to sprzęt. Strażnicy miejscy z Zabrza od zeszłego roku mogą pochwalić się nowoczesnym dronem. Służy patrolom monitorującym zanieczyszczenie powietrza na terenie całego miasta. Jest to bardzo przydatne. Są to takie nasze dodatkowe oczy w pracy, dzięki którym w krótkim okresie czasu z jednego punktu jesteśmy w stanie obejrzeć bardzo duży obszar, bardzo dużo rzeczy wyciągnąć z tych obserwacji. Bo przecież nie zawsze z poziomu ziemi widzimy to, co zauważalne z powietrza i to jeszcze przy użyciu kamery termowizyjnej, bo to właśnie nocą członkowie Górnośląskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej prowadzą często swoje działania. Od 14 sierpnia działają na szlaku. Za nami 170 km. Pogoda nas nie rozpieszcza, mamy szósty dzień marszu, burze, deszcze, błoto, upał, ale dajemy radę, no. Dajemy radę, idziemy do przodu. Jak zwykle i nie robią tego dla siebie, idą głównym szlakiem beskidzkim 500 km z 22 km przewyższeń i 64 szczytami dla innych. Idziemy, żeby wesprzeć akcję, którą organizuje Górnośląska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza odnośnie zrzutki na niezbędne narzędzie, jakim jest dron z kamerą termowizyjną. Wspomoże to na pewno technicznie poszukiwania ludzi zaginionych w terenach. Jak przyznają, w górskim terenie spotykają tych, którzy chętnie wspomagają ich akcję. Może to zrobić każdy, dołączając się do zrzutki. W sumie potrzeba około 30 tysięcy złotych.